Seria, gdzie dwóch czempionów Azeroth, dwie charakterne postaci z uniwersum World of Warcraft stają naprzeciw siebie w walce o prestiż i honor. Jedyną zasadą pojedynku jest absolutny brak zasad. Tutaj stawką nie jest gold na prepaid, stawką jest zwycięstwo dla swojej frakcji. Ja nazywam się Clean One i zapraszam na... Azeroth Duels. W dzisiejszym pojedynku zmierzą się dwaj wojownicy, którzy najlepsze lata życia, znaczy w ogóle życie, mają już za sobą. W pewnym czasie obaj byli przywódcami swoich frakcji, jednakże koniec końców oboje skończyli podobnie, wąchając kwiatki od spodu. W niebieskim narożniku gladiator, król Stormwind i przywódca przymierza, Varian Wrynn. W czerwonym wódz klanu wojennej pieśni, szef wojskowy Makhar i warchief Hordy, Garrosh Hellscream. Który z tych zacnych wojów okaże się mieć dłuższy miecz? Kto będzie lepszy w starciu 1 na 1? Let's get ready to rumble! Tych dwóch bohaterów wbrew pozorom łączy bardzo wiele. Obaj nienawidzili przeciwnych frakcji i siebie nawzajem. Przy sprzyjającej okazji jeden bez mrugnięcia okiem uderzyłby drugiego w szczepionkę. Młody Varian był świadkiem zabójstwa swego ojca, króla Lejna Wryna, przez opętaną złymi mocami Garonę Halforcen. Z pomocą Anduina Lothara musiał uciekać ze Stormwind przed orkową hordą, która prawie doszczętnie zniszczyła miasto. Varian i reszta ocalałych trafili do królestwa Lordaeronu, rządzonego przez króla Terenasa Menethila. Tam zaprzyjaźnił się z synem króla, niejakim Arthasem, i często krzyżowali oni miecze w ramach przyjaznych sparingów. Było to przed tym, jak Arthasowi odbiła palma i zapragnął zapanować nad światem. Ostatecznie Varianowi udało się odbić Stormwind i odbudować miasto. Ożenił się z piękną Tiffin, która poczęła mu syna Anduina, nazwanego na cześć swojego dawnego mentora. Jednak sielanka nie trwała długo i wkrótce miało okazać się, jaki los zgotowali Varianowi bogowie. Garrosh Hellscream swoje nazwisko Piekłorycz zawdzięcza krępującej sytuacji związanej z gastrofazą, którą często miewał przez czerwoną ospę, na którą chorował dorastając w Draenorze. Siedzę godzinę na kiblu, tak? Jest ostre rwanie pierścienia. Jak wiadomo, dobry kebab z draenorskiej dzikiej świni piecze 2 razy. Także można się poryczeć. Więc Garosza ogniście piekło i ryczał. Cudem uszedł z życiem z płonącej latryny. Jako syn wielkiego wodza Gromasza wstydził się swojego ojca, dopóki nie spotkał Thralla podczas inwazji na Outland i nie dowiedział się o heroicznym wyczynie Groma. Ten bowiem podczas jednej z imprez wypił cały kufel absyntu bez popitki. Podczas kampanii w Northrend przeciwko królowi Liszowi zasłynął bezkompromisowością i odwagą, co w przyszłości miało doprowadzić go do zostania warchiefem. To też się stało, gdy nadszedł kataklizm, a Thrall zrzekł się swojej funkcji i wypłynął na dzikie wody Maelstromu łowić olbrzymie flądry. Jednak od tego momentu w czaszce Hellscreama nastąpiło potężne zwarcie, jakby ktoś rzucił tam bombę many. Owładnięty nienawiścią do sojuszu, jedyne czego pragnął to siać zniszczenie i terror. To wyprostowanie zwojów mózgowych miało wkrótce przypieczętować jego los. Główną bronią Variana jest Shalamayne, miecz składający się z połączonych 2 ostrzy, którego historia zajęłaby bardzo długo by zajęła. Jednak nie jest to najbardziej niezwykłe. W broni żarzy się bowiem węgiel drzewny. Dlaczego? Już jest pora. Zamknij kurwa mordę! To jest grill, ugawlona, psy to kręcą z drona. Prawdopodobnie miało to osłabić morale Garosza, który w młodości prawie spłonął w kiblu, srając żarem. Na rękojeści widnieje napis "Kominiarz w ostatni czwartek każdego miesiąca". Rozwiązanie tej łamigłówki w dalszej części filmu. Glory Hole, Gore Hole, to legendarny topór Hellscreama. Oprócz cienkiego jak sik pająka ostrza, broń ta posiada szereg zębów należących do tasiemca uzbrojonego, którego Garrosh sam wyciągnął sobie przez dupę. Tak, wiem, że wczoraj mieliście lekcję o tym pasożycie na przyrce i tasiemca można wyciągnąć tylko górą, ale Garrosh wyjął go dołem. Szachmat, gastrolodzy. Varian, by chronić swoje klejnoty rodowe, przywdział pas należący kiedyś do swojego mentora Anduina Lothara. Najwyraźniej spodobało mu się zakładanie używanego, przepoconego ochraniacza na jaja i czucie zapachu prawdziwego mężczyzny. Sorry. Garrosh bardzo ubolewał z powodu braku potomka, z którym mógłby się bawić. Widząc Variana z synem podczas radosnych zjazdów po śniegu, sam zapragnął spróbować. Wtulił się więc w sanki i ruszył w dół zbocza. Niestety był tak rozmarzony, że nie zauważył, jak z dużą prędkością sunie w kierunku skał. Przyrżnął w nie potężnie, a płozy sań wbiły mu się w ciało i od tej pory przypominały, że ojcowstwo byłoby równie bolesnym doświadczeniem. Varian to protoplasta polskiego Janusza Cebulaka. Po odbudowie Stormwind po II wojnie sębił golda kamieniarzom, którzy przecież postawili miasto na nogi. Doszło wtedy do zamieszek i rzucony kamień trafił w jego żonę Tiffin, raniąc ją śmiertelnie. Było to pokłosie cebulactwa Variana. Przecież to tak, jakby oszczędzać na wizycie kominiarza, a potem zaczadzić się we własnym domu. Dwóch kominiarzy naraz to jest unmyglisz. Od tej pory zawsze pamiętał o czyszczeniu komina. Twarzoczaszkę Variana zdobi obszerna blizna. Bycie psycho gangu Albanii nie do końca wyszło mu na dobre. Mam tyle do powiedzenia i kurwa wszystko, no. Jeśli na siłce zapytałbyś Garosza, ile zrobił serii, odpowiedziałby wszystkie. Jeśli w tych czasach istniałyby dresy z 3 paskami, piekłorycz miałby wszystkie pary. Jego miłość do tężyzny fizycznej połączona była z przyjmowaniem olbrzymich ilości sterydów, które miały przyspieszyć budowanie masy. Jego ulubionym był ochujan kutasu produkowany z jąder dzikich świń, które Garrosh sam z rozkoszą tłukł w palnik pod Orgrimmarem. Niestety tak duża ilość mózgojebnych substancji spowodowała trwałe zmniejszenie rozumu i nie tylko. Pod koniec życia Garrosh Hellscream był po prostu debilem. Siła, którą nabył na siłce, pozwoliła mu kiedyś rzucić swoim toporem tak mocno, że ten przeleciał przez kilka linii czasowych i mało nie wywołał wojny światowej, kiedy wszyscy myśleli, że to kolejny atak terrorystyczny na Nowy Jork. Fight. O wyniku tego duelu klasycznie zdecydowaliście wy, głosując na Facebooku. Obaj zawodnicy reprezentują tę samą klasę, są wojownikami i doskonale wiedzą, jak trzymać szable w dłoni. Rzecz jasna obaj nie żyją, ale pamiętajcie, że w świecie World of Warcraft wszystko jest możliwe. Nawet poskładanie Variana w całość z 1000 części. W poprzednim odcinku Sylvanas minimalnie pokonała Jainę, wysyłając ją na zmywak. A kto wygra w dzisiejszym starciu? Wyniki przedstawiają się następująco. Varian 186, Garrosh 101. Zatem drugi legendarny duel wygrywa ja, Varian Wrynn. Król wygrał ten pojedynek z przysłowiowym palcem w dwunastnicy. Jak to mówią fani brązowo-skórego, Garrosh did nothing wrong i w tym przypadku dosłownie did nothing. Przegrał z Kretesem. Z mojej strony to wszystko. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału i uderzyć w cymbał. Wpadajcie na Facebooka i moją grupę i głosujcie na kolejnych zawodników. Pozdrówki i do następnego. Podobało Ci się? Zasubskrybuj ten kanał.